tym wideo opowiem Ci, jakie są normy widzenia barwnego, ale dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. I nie ma tutaj różnicy, czy masz kategorię B, czy masz jakąś kategorię wyższą, C, C plus E. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Witam, mam do Pana pewne pytanie. Czy jest możliwość, abym otrzymał pozytywne orzeczenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, kategoria C, C plus E, jeżeli mam problemy z tablicami Ishihary? Kolory zielony, czerwony i żółty rozróżniam bez najmniejszego problemu, dlatego chciałbym wiedzieć, czy mogę liczyć na pozwolenie kierowania takimi pojazdami jako kierowca wozu strażackiego. Badania będą przeprowadzone przez okulistę w Poliklinice MSW, no jeżeli oczywiście to jest jakaś różnica. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź. Odpowiadając na to pytanie mojego widza, no teoretycznie wymagane jest rozpoznawanie barw podstawowych, czyli czerwonej, żółtej i zielonej. No, dokładnie takie samo, jak prawdopodobnie kierowca ten przeszedł przed kursem na kategorię C lub C plus E. No, dlaczego te barwy? Otóż takie same są na sygnalizacji świetlnej. Natomiast jeżeli tutaj widzisz gdzieś zieloną i żółtą na moim swetrze, także mogę Cię zapewnić, że jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego się nie nadajesz. Natomiast odnośnie tej polikliniki MSW, zarówno lekarzy MSW, jak i innych lekarzy uprawnionych do badań kierowców obowiązuje identyczne rozporządzenie ministra zdrowia, także normy resortowe, chcą czy nie chcą, muszą być identyczne z ogólnymi, przynajmniej jeżeli chodzi o badania kierowców. Co do tablic Ishihary, no, są one takim najbardziej czułym narzędziem i wykrywają zdecydowanie takie dyskretne zaburzenia widzenia barwnego, no ale ostateczną decyzję podejmuje się na innej aparaturze medycznej. Kiedyś to była lampa Wilczka, a teraz są różne takie dziwne przyrządy produkowane przez firmy medyczne, wyspecjalizowane firmy medyczne, także z reguły badanie okulistyczne jest rozstrzygające. Także na tym kończę. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, już teraz dokonaj tutaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj po mojej prawej stronie są linki subskrypcji, po mojej prawej, po Twojej lewej. Jeżeli film Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli rozwiązał Ci jakiś problem, oczywiście podziel się, że tak powiem, tą swoją wiedzą przekazaną przeze mnie na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, Google+, naszej klasie. Jak znasz kod HTML, możesz wkleić to na swoją stronę internetową. Jeżeli chcesz zdać swoją relację z widzenia barwnego, oczywiście z badania widzenia barwnego z innego ośrodka, jakiegoś WOMP-u, czy w sprawach jakichś odwoławczych, oczywiście zrób to poprzez komentarze do tego filmiku wideo. Być może to pomoże komuś w jakiejś identycznej lub podobnej sytuacji, także być może rozwieje jakieś jego wątpliwości. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. W zasadzie kierowca kategorii C czy C plus E bać się może tylko w jednym przypadku, jeżeli pierwsze badanie dopuszczające go do kursu, czy kolejne badania zostały przeprowadzone mało rzetelnie. Czyli, no powiedzmy, nie był badany przez okulistę, a jedynie dopuścił go lekarz medycyny pracy, no po pobieżnym badaniu narządu wzroku. No i wtedy, no czasami się zdarzają takie sytuacje, że ktoś uważa, że kolory rozpoznaje, barwy rozpoznaje, no a ta tak naprawdę to tych barw podstawowych nie rozpoznaje. Także może być to tylko jedyna sytuacja, kiedy się należy bać. Natomiast w przypadku strażaka, w przypadku osoby w resorcie, badanie okulistyczne na pewno było przeprowadzone na jakiejś komisji lekarskiej, także wiedza odnośnie badania barw, wiedza odnośnie widzenia barw przez tego danego mojego widza na pewno jest okuliście znana. Także bye bye. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo.